No elo! Ja jestem Hania S. i chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o jednym z bardziej powszechnych schematów, czyli schemacie opuszczenia i niestabilności więzi. Ja przeszłam przez terapię schematów, której autorem jest Young i sądzę, że to jest super narzędzie do tego, żeby dowiedzieć się, jakie mamy pułapki myślowe i co tak naprawdę nas ogranicza. I schemat opuszczenia i niestabilności więzi jest u mnie bardzo silny i z tego, co widzę, to nie tylko u mnie, bardzo duża część społeczeństwa ma z tym problem. Tylko, że no, większość ludzi jest tego nieświadoma i ja w tym momencie na przykład, jak widzę czyjeś zachowanie, to mówię, oho, to jest schemat opuszczenia, już widzę. Ogólnie chodzi tu o nasze zachowania w relacjach międzyludzkich, gdzie zależy nam na tej drugiej osobie, na przykład w związkach czy w przyjaźniach. Polega na takim silnym przekonaniu, czasem nieświadomym, ale myślę, że nie zawsze, że stracę ważne dla mnie osoby, że ci, na których mi zależy, mnie opuszczą, zostawią i pozostanę bez wsparcia. No i w praktyce wygląda to tak, jakbyśmy tylko czekali na to, aż ktoś nas zrani. Jeśli chodzi o emocje, to ten schemat wiąże się z ogromnym lękiem przed utratą. Bo to jest wieczny strach, ciągłe napięcie, że zaraz coś się stanie, zaraz będzie gorzej, zaraz będę musiała poradzić sobie sama. I dochodzi do tego smutek związany czy to z faktycznym porzuceniem, czy wyobrażeniowym, czyli takim, które tak naprawdę dzieje się w naszej głowie. To znaczy, schemat fakty obraca przeciwko nam. To jest, na przykład chłopak pisze SMS-a, kochanie, dzisiaj się nie spotkamy, bo mam dużo pracy, a w głowie dziewczyny ze schematem porzucenia wygląda to tak, że już on mnie nie kocha, już on chce mnie zostawić i już wszystko jest ważniejsze ode mnie, więc to jest ten smutek związany z niestabilnością więzi. I tu tak samo może się pojawić się złość na tego mężczyznę, nawet gniew, wściekłość, chociaż tak naprawdę nie zawinił w żadnym momencie, tak? Ale w głowie osoby z bardzo silnym schematem opuszczenia wygląda to tak, że po prostu każdy byłby wściekły. Łączy się często z katastrofizacją i właśnie tym napięciem, że zaraz będzie tragedia. Ale trzeba pamiętać, że jeśli mamy aktywny schemat opuszczenia, to jednak często te fakty są obracane przeciwko nam i to są zupełne zniekształcenia poznawcze, bardzo silne, którym jest bardzo daleko do prawdy. Jeśli chodzi o wpływ tego schematu na życie, to on aktywizuje się najczęściej w tych najbliższych relacjach. W grupie nie jest tak przeszkadzający, bo nie czuć go tak bardzo. I tu uwaga, osoby z aktywnym tym schematem mają taką tendencję do podświadomego oczywiście szukania sobie partnera czy partnerki, z którymi relacja będzie niestabilna. Dlaczego? Wszystko dlatego, żeby schemat się potwierdził. W takich związkach często górują skrajne emocje i zmienność jest charakterystyczna dla tego typu relacji. To jest taki roller coaster uczuciowy, od miłości do nienawiści. Ten kołowrotek emocji jest często mylony z zakochaniem, ale jest to nic innego jak potwierdzanie swojego schematu. Kiedy ulegamy temu schematowi, nie tylko nie potrafimy stworzyć zdrowego związku, ale też nie chcemy, bo taki związek w ogóle nas nie interesuje. Chcemy tylko tego chwiejnego, tego trudnego, tego raniącego tak naprawdę. I to często kończy się związkiem z osobą uzależnioną, czy to od alkoholu, czy od pracy, czy od czegokolwiek innego tak naprawdę. I osoby uległe temu schematowi, mimo że będą ranione, wykorzystywane, będą pozostawać w takich związkach. Z tym schematem, jak z każdym innym, można radzić sobie też poprzez unikanie. I tu unikanie to po prostu nie wchodzenie w bliskie relacje. To jest, żeby nie zaczęło mi na kimś zależeć, będę mieć tylko partnerów na przykład na jedną noc. Słyszałam też o zasadzie 3 miesięcy, która polega na tym, że wchodzimy w związki, powiedzmy, romanse, które trwają maks 3 miesiące, bo potem zazwyczaj zaczyna się robić po prostu bardziej poważnie. Też te osoby, żeby uniknąć konfrontacji z tym schematem, często zaczynają imprezować, wpadają w ciągi alkoholowe, jakiekolwiek inne odskocznie. No, elo, ja jestem Hania... zapomniałam, jak się nazywam. No i mój ulubiony sposób radzenia sobie ze schematem opuszczenia to jest nadmierna kompensacja, czyli moje drugie imię. Osoby, które w ten sposób radzą sobie ze schematem opuszczenia, są często bardzo zazdrosne, mają bardzo dużą potrzebę kontroli, czyli najchętniej osaczyłyby partnera czy partnerkę i zamknęliby go w klatce złotej. Mają też oczywiście bardzo dużą potrzebę kontroli. No i we wszystkim doszukują się oznak porzucenia. Drama queen! Boże święty.
Pierwszym krokiem do zmiany tego schematu jest zauważanie go. Pomaga też zrobienie sobie analizy poprzednich naszych bliskich relacji i związków i wyłapanie tego, gdzie jednak zachowaliśmy się zgodnie ze schematem, kiedy go unikaliśmy, kiedy próbowaliśmy go kompensować, a kiedy mu ulegaliśmy. Kolejny ważny punkt, wchodząc w następną bliską relację, potrzebna będzie taka chwila refleksji, czy ta osoba pasuje mi do schematu, czy to nie jest jakieś przeniesienie. Mimo tego, że wydaje nam się, że jesteśmy mega zakochani, jeśli ta relacja wydaje się dla nas niszcząca, osoby z aktywnym schematem opuszczenia muszą być bardzo uważne, żeby nie zlepić się z partnerem, nie dać się wykorzystywać, no i nie robić dram. To jest dla mnie najtrudniejsze. Ale warto, bo zdrowe związki to miłość, szczęście, dobro, a niezdrowe związki to rollercoaster emocji, niestabilność, trudność, chwiejność, lęk, strach, przerażenie i pewnie super ekscytacja plus euforia. Ale jednak na dłuższą metę, na życie polecałabym spróbować ze zdrowym związkiem. Sobie też. To tyle na dzisiaj. Czuję się bardzo obnażona. Trudno. Piszcie w komentarzach, jak jest u Was. Może ktoś jeszcze z Was jest taki nienormalny. Pa! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu,